Aniołki szczęścia na święta. Wszystkim życzę wszystkiego najlepszego. A anioły piekieł? Nikt mnie nie sprowokuje do żadnej wypowiedzi na ten temat, ponieważ wierzę w anioły szczęścia. Jeszcze raz wszystkim wszystkiego najlepszego. Bóg jest jeden. Kto nim jest? Bóg. O, to smacznego i pozazdrościć apetytu. No też, da jak dupa. Nienawidzę i jestem w ogóle przeciwnikiem. I nie będę nikogo nauczał, bo po co? A sam kosztowałeś? No pewnie. Każdy jest młody, każdy młody to głupi. A szczególnie jak jest samcem. Szczególnie jak jest samcem alfa, tak jak ty. Alfa? Czy ja wiem, czy ja jestem takim alfa? Alfa i omega. Niektórzy tak o mnie mówili, nie? Stare polskie hasło, ale czy ja wiem? Pozdrawiam wszystkich moich kolegów. Też lubię, powiem ci szczerze, i bardzo lubię. No i powiem też moim kolegom, że muszą pozazdrościć. No same przyjemności mi tutaj dajesz do przemyślenia. No pozdrawiam wszystkie dziewczynki. A może coś o nich powiesz więcej? No co ja będę mówił? Przecież nie będę ani nazwisk, ani zdjęć pokazywał. No powiem ci szczerze, że jeżeli chodzi o karierę muzyków w Polsce, to jakby tak nakręcił filmy ze wszystkimi, to by niezłe pieniądze zebrał. Szczególnie teraz w tym kraju, kiedy pornografia staje się zakazana. A co zakazane, to dobre i drogie. No to wiadomo, no, nie będę reklamował absolutnie tej firmy. Jestem z tym związany i bardzo lubię tę firmę i nie mam zamiaru zrezygnować z niej. Ostatnio kupiłeś nowy motor. Jest. Nareszcie. Opowiedz coś o tym zakupie, jak do niego doszło. No słuchaj, udało mi się rocznicową elektrę kupić, tą Ultra Glide. Brakuje oczywiście w tym motocyklu wodotrysku, chociaż powiem ci szczerze, że jeszcze dobrze nie szukałem. Jak dobrze bym poszukał, to też bym wodotrysk znalazł. Szkoda, że nie piję, bo jakbym się napił piwa, to i wodotrysk by też się na niej znalazł szybciutko, ale to inna sprawa. Udało mi się, to rocznicowy model jest na stulecie Harley'a wyprodukowany. Tam wyszło tego bardzo niedużo, akurat w tej wersji, która jest. Ja mam ten motocykl nowy, jestem pierwszym właścicielem na świecie. Ile kosztował? Dżentelmeni nie rozmawiają o biżuterii, kobietach i o pieniądzach. Rozmawiają o Harley'ach. Pytają się, czy jest ładny i czy jest dobry. Ja mówię, jest ładny i dobry. Całe życie, dokładnie, nawet będąc w szpitalu, w tej chwili, to po raz kolejny. No, ten szpital mnie ściga już prawie już od ileś tam lat. O dziwo, przechodzę korytarzem na spacerze i cztery babcie takie, pięć, takie siedzą trzęsące, patrzą na mnie i mówią, o, mówi, diabeł przeszedł. Nie rozumiem jazzu. Po prostu nie rozumiem. Nie rozumiem tych ludzi, którzy udają, że słuchają jazzu. Nie rozumiem tych panienek, które uważają, że należy szpanować, siedzieć i machać tymi pustymi głowami i udawać, że się wszystko wie na świecie. I klaskać, wiesz, po każdej solówce? Dokładnie. No. Chociaż solówka była mierna i do dupy, ale trzeba zaklaskać. No, no co, jak kasa. No. Powiem ci szczerze, że nie kojarzę z tego z rozpruwaniem kasy.
ale kasa zawsze by się w życiu przydała. Coś więcej? Napędzała cię kasa zawsze? Trzymała się ciebie kasa? Czy raczej uciekała od ciebie? Zawsze mam skojarzenia kasy gdzieś tam, wiesz, albo w barze, albo w sklepie i te moje uciekające pieniądze całe życie, które przez całe życie wydałem i o dziwo więcej wydałem niż zarobiłem. Nie wiem skąd to się wzięło. Powiem ci szczerze, że no łóżko, no co łóżko? No. Łóżko zawsze to jest nieodłączny atrybut i nieodłączny przedmiot człowieka. Miałem na myśli seks, a także szpital. Nie, ja miałem na myśli Nowaka. Jak Nowak pił, to z reguły z łóżkiem nie miałem nic do czynienia, bo jak się napiłem, to leżałem tam, gdzie popadło. A gdzie się kochałeś? Wszędzie. W łóżku nie? Wszędzie. W łóżku czasami, ale to wiesz, tylko jak jakiś tam, wiesz, przypadek. Jak się nie było gdzie kochać, to się kochałem w łóżku. A łóżko szpitalne, w którym ostatnio wylądowałeś? A to wiadomo. No, na szczęście, nareszcie pierwszy raz w życiu, bo ten szpital mnie goni tyle lat, miałem łóżko elektryczne z pełnym wyposażeniem. Po tylu latach dorobiłem się. To znaczy, to naciskałeś i naciskałem się, podnosiło się, opuszczało się. Wiesz, ja już myślałem nad konstrukcją, żeby kierownicę jakąś stawić, pojeździć tam w tej nazad po tym szpitalu, ale mi zabronili. Nie, z polityką nie mam ochoty nawet słowa zamieniać, a szczególnie w tym kraju i w obecnej chwili. Jestem apolityczny totalnie. Powiem ci szczerze, bardziej wolę popatrzeć teraz w niebo i pomyśleć o Bogu i o naszym, że tak powiem, naszej rzeczywistości i przyszłości, niż o naszym kraju, o politykach i o tym, co się odpierdala, że tak powiem, słowem nareszcie Nowaka. Nie ja go robię, to znaczy robią go moje ręce czasami, ale ja bardzo lubię Ozzy Osbourna. I będąc takim, a nie innym Nowakiem, zawsze starałem się, wiesz, przyciemnić te moje blond rzęsy, a to z reguły, że zawsze kobiety mówiły mi, że lepiej wyglądam, że jestem młodszy, że jestem bardziej wyrazisty. A poza tym chętnie bym się też zapytał innych amerykańskich rockmenów, czemu oni to robią. Przynajmniej ja się nie pudruję. Ja nie mówiłem tego z wyrzutem, z ciekawością pytałem. Nic się nie rozmazało. Nie wiem, co na to kamerzysta, czy dobrze teraz wygląda Andrzej? Rządnie. Nienawidzę złych ludzi. A złe psy kochasz? Złe psy to jest przekorna nazwa. Dlatego, że na każdym podwórku, nie na każdym, ale na większości jest napisane: uwaga, zły pies. I co to znaczy? No, zły pies to jest taki, który śpi, je, jest gruby, nie szczeka, nie gryzie i to jest zły pies. A wszędzie powinno być tak: uwaga, bardzo dobry pies. No bo bardzo dobry pies wtedy pilnuje, prawda, gryzie, szczeka i jest wtedy, wiesz. No i dlatego... A wróćmy jeszcze do tej nienawiści do ludzi. Jakich ludzi nienawidzisz? Za co? Złych ludzi, którzy mi robią krzywdę. Którzy robią krzywdę moim przyjaciołom. Mógłbyś powiedzieć? Którzy na przykład zaczepiają ludzi. Są, wiesz, chcą pokazać nie wiadomo co. Nie lubię ludzi fałszywych, którzy kłamią. Nienawidzę tego. Jestem 9 kwiecień, baran. A moja, wiesz, moja, że tak powiem, punkt pierwszy w moim programie życiowym to jest szczerość i brak kłamstwa. Dlatego ludzie mnie też nienawidzą za to, że ja mówię prosto w oczy. Jeżeli mi się nie podoba ktoś, to mówię mu: stary, no jesteś kawałem kutasa i jesteś fałszywy i spierdalaj, nie rozmawiaj ze mną, bo cię nie lubię. I przez to, widzisz, przez to, że jestem szczery i mówię to ludziom w oczy, mam
bardzo dużo wrogów, ale zarazem mam bardzo dużo przyjaciół. I w tym momencie według tej naturalnej selekcji ci przyjaciele są o wiele bardziej cenni niż ci fałszywi, którzy, wiesz, chodzą, pałętają się i jak huby obrastają drzewo. Tak samo, wiesz, tych hub w naszym życiu nie brakuje. W sumie, wiesz, ty chyba nie jestem obciachowym facetem. Jakoś... Nie mówię, że ty jesteś obciachowym, tylko ale... co dla ciebie byłoby największym obciachem? Co jest, jak widzisz i mówisz, o Jezus, ale obciach. Jakiś rodzaj muzyki, zachowania, samochodu. Czy ja wiem? Kurde, tyle, takie mnóstwo tego na świecie jest, no nie wiem, teraz zastrzeliłeś mnie. Co może być obciachem? Ja z reguły zawsze idę tą swoją drogą, mam wszystko w dupie. Czy ktoś tam, wiesz, patrzy na mnie, czy co ja robię. Na przykład czasami w kolejce, czy tam gdzieś w sklepie, czy gdzieś w ogóle robię z siebie zrobić idiotę. Lubię. Na przykład, wiesz... Gdzie na przykład moja dziewczyna od razu pada ze śmiechu i nie wytrzymuje, wychodzi i nie może być poważna. A ja dalej poważny jestem i obserwuję, wiesz, reakcję ludzi, co oni na przykład na to powiedzą, wiesz. I ona mówi do mnie, ty, ale obciach, nie rób obciachu. Ja mówię, dla mnie to nie jest obciach, to jest studia, to są studia nad psychologią tłumu. Z mojej strony oczywiście. No, a jaki był obciach, którego sobie, największy twój obciach życiowy, którego żałujesz? Jeśli był jakiś. Największy obciach. Kurde, nie wiem. Dobra. W sobie, wiesz co, może ja zapominam o takich rzeczach. Staram się je odrzucać jakoś. Nie to, że się nie przyznaję, bo bym powiedział, ale po prostu odrzucam to. Jak coś mi nie wyjdzie albo... A! Już wiem! Haha, teraz mi się wspominam to cały czas. Lata 80. oczywiście Nowak se Harleya dużego sprowadził jako jeden pierwszy do Polski, czyli górnozaworowy, wszyscy jeździli małymi WL-kami, a ja Shoelheada wtedy sprowadziłem jeżdżącego, no i wiesz, oczywiście się jeździło pod Peweks, żeby zaszpanować, nie? A to tym Harleyem pod ten Peweks i dwóch dziadków, a to wiesz, to nie Harley taki kupiony, tylko oczywiście Nowak go kroił, powyrzucał to, zostały dwa koła, silnik i ścigant, wiesz. I dwóch dziadków przyszło i tak patrzą i tak między sobą, jak na mapę trzymą, i ty zobacz, jak kurde zepsuł tego Harleya. Kiedyś to był motocykl, a teraz patrz, taki idiota weźmie, poprzerabia po tego, jak to wygląda. A ja oczywiście, wiesz co, musiałbyś 100 swoich lat emerytury odkładać, żeby se kupić taki motocykl. Wiesz, a to tłum ludzi, bo to lata 80, wiesz, dookoła. A te dziadki tak stoją, tak patrzą, a ja, wiesz, podchodzę na dęty i sru odpalam z tego kopa. A tu gaźnik tak nagle taki wybuch i tak ten gaźnik tak przeleciał na lince i tak się zawinął dookoła Harleya i się Harley zaczął palić, kurwa. A ci z boku, jak na mapę trzął. A ja, wiesz, czerwony i pcham tego Harleya do domu, a tam tłum ludzi. To był a widzisz, i była duma, tak? Duma, diabeł podkusił, duma i natychmiast dostałeś klapsa, pach, za karę. No, psy, no to temat w ogóle psia rzeka. Ile masz psów? W tej chwili 4. Do niedawna 5, pinia umarła. Mój ulubiony. Rodzina, 18 lat ze mną, wszędzie, cały świat. Wszystkie samoloty, wszystkie samochody, jachty, motorówki, oceany, rzeki itp. Motocykle oczywiście. To musiała dużo szczepień zrobić. Robiła regularnie swoje szczepienia, wiesz, i to wszystko. Wpuszczali pitbula na pokład samolotu? Tak, za każdym razem. To był pitbull amerykański, z amerykańskimi papierami. Także nie miała... Z ukraińskimi by nie wpuścili? No ja myślę, że byłaby trochę te, trochę byłby problem, no bo tam kwarantanny i TP, jakieś badania specjalne. A w Ameryce jest tak, że wiadomo, że jeżeli ma się psa, mieszka się w jakiejś, powiedzmy, dobrej dzielnicy, to wiadomo, że
te badania są obowiązkowe, co do godziny, co do minuty, pies ma całą kartotekę i to sami Amerykanie o to dbają, także tak samo jak Amerykanie nie mają wizy, to psy też są puszczane w ten sposób, że wiadomo, że są zbadane i mają swój certyfikat i swój papier. A co ci psy dają? Co ci dają? Wszystko. Wszystko. Są to najwierniejsze, najszczersze, najukochańsze stworzenia na świecie. No, R jak rock'n'roll. Niektórym się wydaje, że są rock'n'rollowcami. A to nie tylko se zapuścić włosy, wiesz, ubrać skórę, czy założyć wisiorek 5 minut przed koncertem. To nie jest to. Żyjesz, jeżeli jesteś rock'n'rollowcem, to żyjesz, wyglądasz, zachowujesz się i jedziesz z tym rock'n'rollem od samego początku do samego końca. A ja nie znoszę przebierańców. I to mogę w oczy powiedzieć, że 90% rock'n'rollowców w Polsce i muzyków to są po prostu przebierańcy. Z aktóweczką przed koncertem zakładają sobie pieszczoszki, pierścionki, obrączki, łańcuszki, wchodzą do knajpy, udają, że są na luzie. A po koncercie delikatnie zamykają aktóweczkę, wsiadają do swoich tak zwanych malutkich samochodzików, które mało palą, naciskają te malutkie pedałki ze sprzęgiełkiem i z malutkim gazikiem i jadą z tymi malutkimi pisiorkami do domu. Pozdrawiam wszystkich. Mocne to było. To wiadomo, wszyscy będą na pewno opowiadać na temat ZAX-ów, na temat piratów, na temat jak im jest źle, że okradani są przez tych, przez tamtych i tak dalej. A już przestałem się na ten temat wypowiadać. I po co tracić energię, po co tracić baterię, jak tu się i tak nic nie zmieni przez następne lata i tak. Trzeba sobie radzić, no. Po prostu w życiu i koniec. Boisz się? Powiem ci szczerze, że już się przyzwyczaiłem. Tyle razy, wiesz, albo mi rękę odcięło, sam se odciąłem. Albo masz tam... obie ręce, przyszyłeś sobie? No pewnie, o, to znaczy nie ja se przyszyłem, ale przyszyli mi z powrotem gdzieś tam. Zaraz, Andrzej, albo cieknęło ci rękę? Tak, no przecież tu razem masz... z kością? Wszystko. Przecież tu nawet ścięgna jedne nie zostały, wszystkie nerwy, tętnice. To słynna afera, dzięki, wiesz. Ale jak, ty byłeś w jednym miejscu, a ręka gdzieś dalej? No ale dzięki chłopakom z piersi ja żyję w ogóle, bo mi życie uratowali, no. Też ludzie o tym nie wiedzą. To powiedz. Ale to wiesz, i to wiesz, no to nie będziemy. Ważne, że mogę im powiedzieć dziękuję w tej chwili po raz kolejny i szczerze. A tyle razy już mi zapukało, wiesz, tam do góry i nie chcą mnie jeszcze wpuścić. No jak mnie wpuszczą, to powiem dzień dobry. I to wszystko. A skąd wiesz, że pójdziesz do góry, a nie na dół? Na dół to nie, na dół to nie, bo z reguły każdy mówi, że idzie do góry, wiesz. Na dół jest źle, bo nie ma przestrzeni, musisz, kurde, bo w paznokcie będziesz miał brudne od tego kopania. Wiesz, dzień dobry, dżownico, tu krecika popchasz gdzieś tam, bo... A tak to wiesz, polecisz sobie, tak sobie to wyobrażam. Słuchaj, zawsze wymyślałem różne anegdoty. Jestem mistrzem podobno w przyszywaniu różnych ksyw na świecie. I na lepie wymyśliłem piosenkę i wszystkim. Jeszcze raz to powtórzę, bo nie wszyscy to wiedzą, że chcesz posłuchać wycie psa, kup se płytę TSA. Największą udręką to jest
to, jak nie mam pieniędzy. Albo zbliża się ten moment, kiedy wiem, że tych pieniędzy zaczyna brakować. A jak mam te zawsze te, wiesz, parę groszy w kieszeni na zapłacenie długów, tych wszystkich, to jakoś się dobrze czuję, bo ale jak się zbliża ten moment, że wiem, że nie ma, to jest dla mnie największą udręką. Jestem w tej chwili, nie w tej chwili, ale w ogóle zły, zadziorny, nie można ze mną rozmawiać, awanturniczy i w ogóle wszystko jest do dupy. Jak oglądam te zespoliki? Które? No ja nie wiem, które, bo nie zwracam uwagi w telewizji. Zespoliki, zespoły, chłopczyki śpiewające, panienki śpiewające. Mnóstwo ich, wiesz, każdy ma jakąś swoją nazwę albo reklamują się swoimi nazwiskami. I to cały czas powtarzam, żenada. No mówię, posłuchaj, żenada, mówię do mojej kobity, posłuchaj. No nie zwracaj uwagi.